Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Przypominam o darmowym kursie podstaw gry dla osób początkujących. Można go sobie pobrać w opisie filmu lub w komentarzu. Oraz darmowy e-book uzupełniający. Moi drodzy, no przejdźmy do rzeczy. Gra w szachy z komentarzem na pewno dużo uczy. Zdaję sobie z tego sprawę. Tutaj apeluję do polskich arcymistrzów, może któryś z nich obejrzy jakąś część materiału i sam zdecyduje się na speedruny. Chętnie bym oglądał tok myślenia takiego arcymistrza. No 2600 w górę, nie ukrywam, ale to jeśli chodzi o moją osobę. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Tutaj obrona sycylijska, skoczek F3, skoczek C6, przeciwnik ma prawie 2000 ranking i teraz zagram sobie znowu ruch pułapkowy. Ja nie gram obrony sycylijskiej białymi, nie jestem tutaj, że tak powiem, obryty w tych schematach. Znaczy wiem jak grać oczywiście, ale nie stosuję tego debiutu. Zagram sobie B4, to jest taka, no taka plewka bym powiedział, ale czasami działa. Chodzi o to, że jak pionek zbije tutaj, to zagram D4 i będę chciał zdobyć centrum. Jeżeli zbija skoczek, to prawdopodobnie jest C3 i również ruch D4, również zdobywam centrum. Dokładnie tak się dzieje. Tutaj najlepszą reakcją prawdopodobnie jest D5, na co też jest bicie. I przeciwnik hetmanem, to my skoczkiem. Hetman prawdopodobnie zagra na A5. Teraz, jak się nie mylę, dobrym zagraniem jest wieża B1. Jeżeli będzie odbicie skoczka, to goniec D2, hetman A3. I w sumie to nie wiem co dalej, ale chyba D5 i tam są jakieś niezłe jazdy. Spróbujmy wejść w ten temat. Powiem wam szczerze, nie znam już w tym momencie opcji, jaka może nastąpić. Nie wiem, co może nastąpić. Ale świadomie tę figurę oddaję. Zobaczcie, że figura mniej. Hetman ma jedyne pole, ale teraz jest ruch D5 i skoczek gdzieś musi sobie zawędrować. Co tu się dzieje? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jest nieźle, jest bardzo ostro. Na pewno skoczek nie ma dobrych pól. Prawdopodobnie musi wrócić w te rejony. I chyba dam szacha gońcem na B5. Goniec się zasłoni albo skoczek. I zrobię roszadę. Jak zrobię roszadę, to już będę czuł się bardzo komfortowo. Będę próbować łapać tego hetmana. Bo teraz tak, jak zagram tutaj, to on może zbić tu. I chyba nie łapię tego hetmana jeszcze. Zrobię roszadę. Zobaczymy, co dalej się wydarzy. Oczywiście nie zbijam tutaj skoczka. Nie gram skoczkiem też tu, bo to nic nie daje. Tu jest obrona póki co. Na pewno takie schematy trzeba dobrze z komputerem przeanalizować. Jedno jest pewne. Przeciwnik ma figurę więcej, ma przewagę materialną, ale no, jest bardzo nierozwinięty jeszcze figurowo. O właśnie, i pojawiały się chyba błędy, słuchajcie, bo wydaje mi się, że ja już mogę zagrać tak. Wieża tu i goniec tu. I on nie ma za bardzo jak bronić tej wieży. I to już jest odbicie materiału. I ten ruch prawdopodobnie jest bardzo dobry. Jeszcze się tylko zastanawiam, czy nie mogę zagrać tak. Hetman tu. I czy nie mam jakiejś opcji, żeby zdobyć tego hetmana? Prawdopodobnie mam te opcje. Może hetman D3 i będę groził wieża A1. Trochę długi plan, ale jak zagrał B6, to wydaje mi się, że zagram sobie właśnie tędy, właśnie w ten sposób. Tutaj chodzi o to, że jeszcze jak ruszę wieża i zagram gońcem, to on też nie może zagrać tak. Znaczy może, ale ja biję w przelocie i dalej atakuję tak samo wieżę, która jest broniona przez skoczka, który jest związany, więc tu się fajnie wszystko zgadza z gońcami. Cały czas przypominam, jest figura mniej, a jest potężny atak już teraz na figurę. Aha, wieża B7, ja tego nie dostrzegłem. Tego nie dostrzegłem, powiem szczerze. Nie muszę się śpieszyć właśnie tutaj z niczym. Wieża A1, wprowadzę sobie kolejną figurę do akcji. Tutaj w ogóle jak już hetman zbije, to zagram tak, odbiję i wtedy wejdę wieżą z atakiem. Kolejna wieża już działa, więc to na pewno jest mało komfortowe dla przeciwnika. Myślę, że skoczek powinien zagrać na F6 w tym momencie. Jeszcze istnieje taka opcja jak D6. Dużo jest dobrych opcji. Zastanawiam się teraz,
Czy wieżą na B3 nie zagrać i tam coś nie podziałać? Można by było chyba spróbować. W ogóle bardzo ciężko będzie się rozwinąć tutaj czarnemu. Ja naprawdę nie muszę się z niczym tak bardzo, bardzo, bardzo śpieszyć. Jeszcze tylko myślę, jakby tego hetmana tutaj postraszyć. Czy w ogóle jest opcja, żeby go postraszyć? Zagram wieża B3, sprowokuję go do bicia. Bo nawet jak zbiję, to ja wieżę, nawet wrócę sobie. Tak sobie założyłem, bo wtedy będę miał taką opcję. W najgorszym wypadku, jeszcze po biciu się zastanowię, co zrobić, tak naprawdę. Jeszcze widzę, że przeciwnik może po prostu królem zagrać i zmusić mnie do jakiegoś tam, do jakiejś tam wymiany. Dlatego tu już bezpośrednio będziemy próbować przeciwnika męczyć. Król D8 byłby chyba niezłym ruchem. Za moment, oczywiście, jak zbije tutaj hetman. On się na pewno zastanawia nad biciem. No dobra, bicie nastąpiło. Pytanie teraz, czy tak? No nie, tam nie mogę. Jakby tutaj go... Jakby go tutaj pooszukiwać? Może w ogóle skoczkiem na E5, bo król nie ruszy, bo wtedy tam dostanie uderzenie. Zróbmy tak, słuchajcie. Wejdźmy maksymalnie wszystkimi figurami do gry. On jest totalnie powiązany, jak Baleron, kompletnie. Kompletnie. Tutaj zobaczcie, że w tej sytuacji mam figurę mniej i dwa pionki mniej, a jego sytuacja, jestem przekonany, że jest katastrofalnie zła. Jestem przekonany, że to jest przegrana. Ale to jeszcze trzeba udowodnić. Teraz się pojawia opcja na przykład hetman F3, wieża A3. No właśnie, G6 jest grane, słusznie, bo on tutaj chce zrobić roszadę. Bardzo słusznie. Jeszcze widzę coś takiego, że tutaj, tutaj i tutaj skoczek wjeżdża. Nie pozwolę mu, będę naciskał na punkt E7, skoczek tu. No trzeba się zastanowić, chwila, bo jeszcze mogę tak uderzyć. On będzie musiał odbić skoczkiem. Czy to coś da? To na pewno coś da. A może w ogóle z ukrycia tak zagrać? Jak on ruszy tu, to wtedy uderzymy. Tak zrobimy. O, właśnie, tak zrobimy. Zdwoimy wieżę. Będziemy się koncentrować na słabym punkcie E7. I teraz grozi po prostu wzięcie skoczka. Znaczy, jeżeli goniec zagra na G7, to bierzemy skoczka i uderzamy na E7. I tu się powinno sypnąć wszystko. Ależ ostra partia, ale gambitowo, ale dziwnie. Sam jestem w sumie zaskoczony, jak to się potoczyło. Na pewno to jest zapobieganie takiemu posunięciu, więc przeszkadzamy przeciwnikowi w jego dalszym rozwoju. Jeżeli wieża zagra na przykład na C7, no właśnie, chyba mogę tu palnąć. Mogę też tutaj palnąć. Mogę też tutaj palnąć. Strasznie dużo opcji, ale chyba to jest dobre. On odbije na pewno wieżą i będzie dalej związany. Dobra, tak zróbmy. Muszę tutaj wprowadzić hetmana do gry i już widzę opcję. O, zbił końcem. A to gorszy ruch, no bo zbijam po prostu wieżę. No i w tej sytuacji ja mam przewagę materialną, a atak pozostał, więc przeciwnik podstawił wieżę. Bo jeżeli by w tej sytuacji zbił wieżą skoczka, to planowałem sobie zagrać hetman D4 z opcją zbicia tutaj. A cały czas w pewnym momencie mogę oczywiście odbić wieżę. No ale poszło inaczej. Przeciwnik tutaj oddał wieżę. Cały czas naciskamy, ale powiem wam, że ta partia bardzo wyszła z pomocą przeciwnika, bo wszedł w te gambity i się ułożyło to genialnie. Nawet nie znając tego gambitu do końca, no tak wydaje mi się, że wiem, jak to rozgrywać intuicyjnie. O, no właśnie, tu się kompletnie już sypie, zobaczcie. No jest atak, ok, ale tutaj jest strzał i po prostu zdobywam kolejną figurę. Po prostu biorę, bez żadnych tutaj dziwactw. No i tutaj chyba tak. Daję mata, bo król musi uciec i dajemy mata na D8.
No partia była, myślę, że zacna. Wiem, że to się dziwnie słucha, jak się mówi o swojej grze, ale zacna, zacna. No dobra, zagramy znowu sobie E4. W ogóle mamy 2028 przeciwnika, czyli najwyższy ranking, jaki póki co udało nam się załapać w speedrunie 2.0. Więc się już pojawiają zawodnicy nieźli. D5, ja sobie zagram skoczek na C3, jak kiedyś grał Michał Tal na przykład, tak mi się to zakodowało. Tutaj teoria mówi, że teraz trzeba grać E5, zbudowaliśmy centrum. Będzie ruch C5 prawdopodobnie, tutaj A3 z tempem i po wybiciu mamy taką normalną, ale też ostrą wersję obrony francuskiej, bo można też zastosować hetman G4, a ten ruch będzie ostrą wersją właśnie. Z tego co pamiętam, można hetman tutaj, można zagrać A4 z planem goniec A3, czyli tutaj się rozciągnąć, ale bardziej hetman G4 mnie interesuje. Wyjście hetmana właśnie na początku wydaje się złe, ale chyba teraz jest ok. Choć mogę się mylić, bo skoczek F5, no właśnie, może wyjście hetmanem nie do końca było dobre w tym przypadku, ale słuchajcie, nie szkodzi, gram H4, dlatego żeby tu iść atakować, a wieża na H3 może mi się bardzo przydać w obronie i asekuracji. Jest skoczek F5, który mi tutaj mocno napiera. Dobra, gram sobie H5 jeszcze dalej, żeby tam spróbować zagrać. Może to jest bardzo nonszalanckie, wydaje mi się, że może to być troszeczkę zgubne. O właśnie, przeciwnik dobrze zagrał. Bardzo dobrze zagrał, bo teraz chwila. Król D1 chyba jest dobre w miarę. Nie, nie jest dobre, bo tu tracę pionka. Tu tracę pionka. Ale tego pionka będę musiał jakoś inaczej obronić. Zagrać tak trzeba. Tu pilnować. Jeżeli wybije, to tu wybije. Są takie myki. Może to trochę słabo kojarzę, ale coś takiego jest. Tu wisi mi teraz pionek. Ten skoczek stoi dobrze. Znowu się zrobiła mega ostra pozycja. Bardzo ostra. Szalenie ostra. Dobra. Chyba zagram sobie wieżą na B1, żeby mieć aktywną wieżę. Pozwolę mu na wzięcie kolejnego pionka. Wtedy wystartuję sobie z gońcem. I będę z tempem atakował. O dobra, po takim ruchu to ja muszę zagrać F4. To bez dwóch zdań, teraz F4 jest obowiązkowe. Bardzo, bardzo ostro się tutaj zrobiło. No właśnie, przeciwnik napiera. Bardzo ostro się zrobiło. Muszę chyba zagrać tak, wypędzić skoczka, wprowadzić gońca na D3, żeby tam też próbować przeciwnika nieco męczyć. Skoczek z tempem na H6, ale z tempem czy właśnie ze stratą tempa? To jest pytanie. Teraz trzeba umiejętnie odejść hetmanem, bo jak zagram tu, on mi F6 podważy pionka, będę musiał wybić i tutaj wieża będzie mi spoglądała. Z drugiej strony, jak zagram tak, on może próbować wymieniać hetmany. Za bardzo tego nie chcę robić. Mimo wszystko, chyba hetman F3 trzeba zagrać. Mimo wszystko tak. F6 będzie dobrym ruchem. Wtedy będę musiał wybić. O! Proszę bardzo. Goniec D7. Goniec D3. No to trochę tutaj poblokowaliśmy teraz opcję. I będę tutaj się czaił na hetman E4, żeby G6 wymusić. Hetman B8? Kompletnie niezrozumiałe dla mnie posunięcie. Kompletnie złe posunięcie. Hetman E4. Ale aż ostre dzisiaj partie. Dwie partie już mamy takie mega, mega ostre. Mega zwariowane. A, ładnie zagrał. Ładnie zagrał, bo tu się trzyma. Ale to zbić i tak muszę. Mimo wszystko. I po prostu odejdę hetmanem z powrotem. Goniec póki co mój nie gra, ale zawsze mogę go uruchomić sobie tędy. Nie zawaham się tego użyć. I nawet teraz, bo już będę miał jakieś tam fajne prześwity. H6 będę go męczył i wyprodukuję tutaj słabe czarne pola u przeciwnika. Dobra, goniec A3, wieża na pewno odejdzie. I teraz H6 po prostu. On tak. Wprawdzie on się obroni, hetman zawsze tutaj zagra. No dobrze, ale zrobiło się bardzo ciekawie. No i teraz co dalej? Jaki plan? Jeszcze mam taki plan pod tytułem Król E2, ale zagram tak. Jeszcze zagram mimo wszystko w ten sposób. Zaraz, policzmy piony najpierw. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. O, on ma 8 pionków, ja mam 6. Spoko. Dobra, tutaj posunięcie nastąpiło. Teraz zastanawiam się nad tym ruchem. On będzie musiał tak.
Z drugiej jednak strony może go tutaj pomęczyć. Dobra, postraszmy go i zagram gońcem na b5. Zobaczymy, jeżeli wieża się poruszy tutaj, to ja wtedy mam szansę zagrać hetmanem na g5, na f6 i dać mata. Zasłonił się gońcem, to też jest jakiś plus do tego, bo mogę zagrać chyba tak, król d8, hetman d8. No i co dalej? No właśnie, tak mi się tutaj coś nie podoba, bo ten skoczek za chwilę wlatuje, tu wlatuje. Bardzo niebezpiecznie się robi. Bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznie się robi. No właśnie, co tu zagrać teraz, panie kolego? Ej, ta obrona francuska jest skomplikowana, jeżeli gra się takie ostre rzeczy. Zastanawiam się teraz jeszcze nad tym ruchem. Czy ten ruch działa? B6 tutaj zagram, a może wtedy tak zagrać. On zbije i zagram tu, ale zawsze wieża E6 jest i mi nie wpuszcza na F6. To może nie działać. Jeżeli zagram tu, on zagra tu. To też może nie działać. A jak zagram tak, jakieś przychodzi mi dziwne bicie tutaj, jeszcze dziwniejsze tu, ale też nie działa. Nic tutaj nie działa, może goniec D6, ale cały czas wchodzi skoczek, bardzo niebezpieczna rzecz. Wiecie co, może inaczej. Najpierw zagram tak, spróbuję zrobić porządek z tym skoczkiem, nie wiem czy to jest dobry plan, ale trzeba spróbować. Może w ogóle przejść do końcówki, on zbił tu. Ciekawe. Mogę teraz tutaj zbić. A ten goniec będzie silny. On dobrze chyba zareagował. O, tego nie wziąłem pod uwagę. Dobra, robi się gorąco. Tutaj. I on zbije. I D3 będzie groziło. Ale tutaj i będę bronił tu. Tylko, że po wybiciu, jak zagram tak, to on może zawsze zagrać tu i się wybroni, ale wtedy wieża H3, tu, G4, to wszystko jest za wolne. To wszystko jest za wolne, może warto zbić jednak tutaj, ale skoczek wejdzie, tu będzie strasznie męczył. Dobra, zbijamy skoczka w takim razie, zbijamy skoczka. Niech będzie, że zbijemy tego tutaj skoczka. Goniec C6. O, nawet inaczej sobie tutaj zagrał. Ok. To dobra, to teraz hetman G5 próbujemy. Dlatego, żeby wejść tu. I jedyna obrona to jest wieża E6. O, hetman E6 też jest ruch. Dobra, teraz właśnie się dowiedziałem o takim ruchu. Myślę nad tym ruchem, aby zagrać G4, ale to jest wszystko za wolne niestety. Będzie ciężko, powiem wam szczerze, będzie bardzo ciężko. Może królem w ogóle uciekać gdzieś tutaj, ale dostanę szacha, zagram tu. Ciężka sprawa, powiem wam. Może w ogóle zagrać tak i potem tutaj. Dobra, niech się dzieje. Niech się dzieje, co ma się dziać. No ciężko stwierdzić, a i teraz jest ruch F6 również. Tam nie mogę wybić, bo bym mata dostał, ale goniec E4. To mnie zastanawia. Może teraz tak i tutaj uderzamy. Znaczy przynajmniej tutaj próbuję uderzyć. Tak muszę raczej zagrać. Wow! Dostaję mata, słuchajcie. Wow! To tego nie widziałem. To tutaj tego nie widziałem. Nie mam nawet jak się obronić, ale ładnie pograł przeciwnik. No słuchajcie, no to co, poddajemy partię, nie ma co grać, nie ma jak się w ogóle obronić. Nawet jak zagram tak, to on mi wybija tutaj i dostaje mata na D2. Dobra, rezygnujemy, trudno się mówi, no niestety tak też bywa, ale partia była mega ostra. Spróbujemy się odbić. O, gramy z Andrzejem, pozdrawiam Andrzeja, gram E4 z Polakiem. No i fajnie, posunięcie C6, ok, niech będzie ruch D4, mamy karokana na szachownicy i przepchamy pionka, tutaj prawdopodobnie goniec, no i ruch H4, który powoduje tutaj pułapki pewnego rodzaju, tutaj najlepszym ruchem chyba jest H5, H6 też oczywiście się gra, gram sobie G4, przeciwnik chyba tu powinien zagrać ten ruch, a to teraz E6, to wydaje mi się, że teraz mamy bardzo dobrą grę. Coś mi się kojarzy, że tutaj stoimy teraz bardzo, bardzo dobrze. F5?
What? O co chodzi? Tutaj to co? Albo tak. Atak w ogóle na punkt F5 i jak zbija tutaj przeciwnik, to ja zbijam tam, a potem gram hetmanem na D3 i szybko wygrywam. A tak teraz? Tutaj wejdzie, co nie? Będzie męczył. Nie, no to ja mogę chyba. Może tak sobie zagrajmy. Trochę sztucznie, trochę, nie, trochę tak. No właśnie. Trochę tak nonszalancko, ale chodzi mi o to, żeby tutaj wejść z skoczkiem. Ale nie, to trochę chyba teraz się pogubiłem jednak. Dobra, muszę postawić na rozwój figur w takim razie w tej sytuacji. Więc postawimy na rozwój figur, zagram sobie gońcem. Ale pozycja jest bardzo podejrzana czarnymi, uważam, bardzo podejrzana. Taka jest moja ocena. No szach jeden nikomu krzywdy nie zrobił. Tutaj sobie zagram chyba skoczkiem na D2. Tak, żeby wyprowadzić sobie kolejną figurę. Pion mniej. Ok, goniec zamknięty. Skoczek A6. Ok. To jakaś długa roszada się szykuje. Słusznie zresztą. Może C3. Teraz mimo wszystko. Żeby jakiś taki ruch wykonać w pewnym momencie. Skoczek C7. Aha, tego pionka będzie chciał wziąć, ale. Aha, i może go wziąć. No bo nawet jak zagram tu, to hetman gra tu i broni. Sprytnie. Dobra, jeszcze się zastanawiam nad tym ruchem. Skoczek zbije, tutaj, tutaj, tutaj. Jak tam wejdę, to będzie dobrze. Jak zagram tak, on mi zbije tu, skoczek zbija. No pójdę na to. Pójdę na ten wariant. Oddam tego pionka, on się trochę rozwiąże. Ale będę na linii G próbował naciskać przeciwnika. Dobra, i wieża G1. Spróbujemy naciskać. Tutaj chyba wieża G8 jest ok. Chyba tak, chyba ten ruch jest ok. Ale spróbujemy grać B4 i A4 może. Albo najpierw A4, żeby przeciwnika tutaj spróbować tymi pionkami szturmować. No ciekawie się porobiło. Ale tamta partia z obrony francuskiej, no widzicie, to też wynika z doświadczenia mojego w obronie francuskiej białymi, gdzie w zasadzie nie grywam. I stąd też pewnie taki efekt. No to A4 obowiązkowo, żeby już grać tutaj i grać tak. W dwóch ruchach grożę wzięciem hetmana. Przeciwnik może mieć teraz ciężko. Jak źle zareaguje, to o, chyba dobrze zareagował. Tak się zastanawiam. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja skoczek B3. On będzie musiał chyba zagrać tylko tutaj. Ja wtedy A5, on jakiś taki ruch i ja wtedy tu. Ale on da szacha. A, sprytnie. Ale też wieża C1 może być w pewnym momencie zagrana. Tak gramy. Tutaj on zagra na pewno. Ależ ostatnio tych pionków lubi oddawać. Mało poprawnie pewnie, ale przynajmniej się coś dzieje. No i teraz bądź mądry. Chwila, widzę tu chyba pewne maty. Jak zagram tu, on mi da szacha, ja zagram królem na przykład, on zbije skoczka. Co ja w ogóle gadam? Przecież on nie może zbić skoczka, hetman broni. Król F1. Czy król tutaj? Nie, król F1, żeby nie było jakichś tam szachów przypadkiem. Grozi wieża C1. Jest pozamiatane? Czy nie? Ależ po prostu. Ależ mnie przeciwnik tutaj testuje mocno. No wieża C1 czy tak? No wieża C1. Najpierw mogę zagrać po prostu wieżą. I król znowu ucieka. Słusznie zresztą. Może teraz po prostu tutaj. Żeby wejść wieżą i na C7. No dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Grożę takim ruchem. Aha, wieża C8 jeszcze jest. To wybijam. Wtedy, teraz hetman wchodzi. Na C2. I tam dobieram się do króla. Tak mi się wydaje. Zawsze tym królem mogę też uciec fajnie. Tutaj szach. Szybka gra z Andrzejem. Pozdrawiam. Znowu partia z Polakiem.
No dobra, teraz trzeba się zastanowić. Bo mogę dać szacha, zagrać tu i zbić. Ale wolę dać szacha tu. Tu sobie król będzie czmychał. Też mogę oczywiście zbić w pewnym momencie tutaj i próbować dać mata. Może teraz trzeba to zrobić. A nie, bo nie wejdę hetmanem. Najpierw szach. Jeśli król tu. I teraz się mocno zastanawiam nad tym posunięciem. Aha, on może mi związać. To też za wiele nie da. A no właśnie, tak to właśnie bywa w tych szachach. Może teraz zagrać takie ciche posunięcie, bo wszystko się trzyma. Może wystarczy taki ruch H5 zastosować. Gdzie co, zagram tak. Dlaczego by nie? Zagram ruch H5, taki ruch wyczekujący. Nie widzę tutaj jakiejś specjalnej opcji, żebym mógł przeciwnika zamatować, no więc zagram sobie w ten sposób. Widzę z kolei inną rzecz. Pod tytułem wieża G6 teraz jest się nadarza okazja. Tutaj chcę zagrać, albo tutaj. Dwie groźby, bardzo sprytnie. Bardzo sprytnie to mój przeciwnik pograł. No dobra, muszę się zastanowić. Wydaje mi się, że to jest też dobra gra. Cały czas dobra gra. Tutaj mnie kusi, ale tu weźmie przeciwnik. Poza tym zagra tak i mi weźmie gońca. No to jest groźba oczywiście silniejsza, więc trzeba zwracać na to uwagę. To mi przychodzi do głowy. A co mi jeszcze tutaj do głowy może przyjść? Aha, mogę dać szacha. I tu mogę zbić. A to wieczny, taki będzie wieczny szach. Trochę mi się to nie podoba. Ten goniec jest słaby, więc za bardzo nie chcę w ten sposób grać. Jeszcze się zastanawiam, może król G2 w ogóle, żeby wprowadzić wieżę. Tak zrobimy, słuchajcie. Zagram po prostu królem. On wróci sobie. A na C6 sobie wrócił. No to muszę dać na B8 szacha. Tutaj nie mam wyjścia. I chyba wieża na B1. Wieża B1, tego pionka. Nawet hetmanem będę skłonny to zbić. Nawet wymiana hetmanów i tego pionka. Ten pionek może zrobić już tutaj partię w tym momencie. Ale się porobiło. Ale dzisiaj partię mamy. Ależ dzisiaj się dzieje. Trochę z tą obroną francuską mi szkoda. To też ma znaczenie na pewno. Tak, zagrałeś, mój drogi przeciwniku. No, zbić tutaj muszę. Ok, i chyba teraz wieżą czy hetmanem. Ten hetman czy mnie postraszy? To jest pytanie. Zbiję to hetmanem, bo teraz nastawiam się na końcówkę. Mój goniec jest aktywny. Jak będzie wymiana hetmanów, to po prostu tego pionka zdejmę. Zanim ta wieża się wygrzebie i ten goniec, to minie mnóstwo czasu czarnymi, więc tutaj będzie działało to bardzo, bardzo dobrze. Okej, wszystko działa jak należy. Według mnie, bo gdziekolwiek tam hetman dalej pójdzie, to ja też mam wybicie tutaj z szachem. Więc może zaskoczyliśmy przeciwnika tym posunięciem. Tak mi się wydaje. No dobra, zobaczymy, jak tutaj przeciwnik zareaguje. Zareagował wymianą. Okej, król sobie tędy zmierza. No może sobie zmierzyć. Pionka trzeba wziąć. A to jest błąd. Bez bicia. Ta wieża teraz za szybko. Panie Andrzeju, za szybko według mnie. No jest po zawodach. Tutaj po prostu idę pionkiem. Za szybko to poszło. Jeszcze ten pionek ucieka. No nic. Dziękuję serdecznie i dziękuję za uwagę w tym odcinku 1941. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.